Hej, witam wszystkich serdecznie, tutaj Alessandro, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojej serii z Football Manager 2014. Moi drodzy, dzisiaj mamy 19 maja 2014, dokładnie w tym dniu, jak dobrze widzicie, prezes Wisły Kraków Jacek Bednarz zaproponował nam przedłużenie kontraktu z klubem, ale zanim to nastąpi, no to oczywiście tradycyjnie przypomnienie tego, co działo się w ostatnim odcinku. Ostatnio graliśmy sobie dwa spotkania wyjazdowe, najpierw z warszawską Legią. No, moi drodzy, kto nie oglądał poprzedniego odcinka, niech nie zmyli was wynik. 2-3 to sugerowałoby minimalną porażkę. No jednak tutaj Legia, powiem szczerze, była zespołem dużo, dużo lepszym. No i prowadziła już tutaj 3-0. Dwa razy Martin Nespor, raz Marek Saganowski. No i później w miarę upływu czasu w tym spotkaniu zmniejszaliśmy rozmiary tejże porażki. Najpierw Tomasz Jodłowiec strzelił gola samobójczego, później Pantelis Capitano spisał się na listę strzelców. No ale tak czy inaczej, no niestety 3 punkty pozostały tutaj w Warszawie. No i oczywiście widać po statystykach, no, że Legia była dużo, dużo lepszym zespołem w tym meczu. Później wyjechaliśmy do Kielc na mecz z zespołem Korony. No i tutaj już udało się zgarnąć 3 punkty na stadionie rywala. Do tej pory nie mieliśmy szczęścia do zespołu Korony, no ale tym razem się udało. Najpierw Pantelis Capitano z bardzo ładnym strzałem, później wyrównał Michał Janota. No i 81 minuta, całkiem skuteczny, powiem nawet na spodziewanie skuteczny w tym sezonie Rafał Boguski. Spójrzmy tutaj, 32 mecze, w sumie 11 trafień tego zawodnika. No, powiem szczerze, no zdecydowanie po innych zawodnikach spodziewałem się, że będą tutaj wyrównać skutecznością w tym sezonie, no ale Rafał Boguski naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, muszę wam przyznać. No i sięgnęliśmy po 3 punkty. Jeszcze raz przypomnę tabelę T-Mobile Ekstraklasy, a więc zajmujemy po 5 rozegranych meczach w grupie mistrzowskiej 4. miejsce w tabeli. No i tak jak już wspominałem wielokrotnie, to miejsce zapewnia nam awans w przyszłym sezonie do eliminacji Ligi Europy. No a o to oczywiście tutaj dążymy, tak więc no dzisiaj przed nami dwa spotkania u siebie, dwa spotkania, w których niejako mamy przypieczętować to 4. miejsce i zapewnić sobie już właśnie awans do Ligi Europejskiej. Dzisiaj zagramy sobie u siebie z Lechem, a także u siebie ze Śląskiem. Wrocław tutaj w meczu ze Śląskiem zagrają Capitanos i Alan Uryga, natomiast w meczu z Lechem tutaj Alan Uryga również. No i 3 zawodników w zespole Śląska jest kontuzjowanych. No tutaj prosiliście mnie o to, abym właśnie pokazał te kontuzje w zespole z Poznania. Ktoś tutaj sugerował, że ich jest aż 11, no nie jest ich aż tak dużo. Tutaj widzicie Maciej Gostomski, także Dariusz Formella, no i co najważniejsze Łukasz Teodorczyk kontuzjowany. Ci piłkarze na pewno już do końca tego sezonu nie zagrają. Dariusz Formella 4 do 6 tygodni, Łukasz Teodorczyk 5 do 6 tygodni, o proszę bardzo, Maciej Gostomski 5 do 8 dni, no ale tutaj Maciej Gostomski oczywiście nie jest pierwszym bramkarzem w zespole Kolejorzano, ale to nie zmienia faktu, że ten utalentowany golkiper tutaj nie zagra w tym spotkaniu. No ale nawet bez tych zawodników, no tutaj zespół Lecha to naprawdę bardzo, bardzo silna drużyna, która tutaj, jak widzicie, no jeszcze ma spore szanse na to, aby sięgnąć po Mistrzostwo Polski, bo traci tylko punkt do prowadzącej w tym momencie Legii. 3. miejsce oczywiście Jagiellonia Białystok. My już tracimy 6 punktów, no a więc z Białostoczczynami na pewno już nie wygramy rywalizacji o to 3. miejsce, ponieważ, no tak jak już tłumaczyłem ostatnio, no zespół Jagiellonii, nawet gdyby przegrał te 2 ostatnie mecze, a my te 2 ostatnie mecze wygramy, co sprawi, że będziemy mieć tyle samo, a więc po 38 punktów, no to i tak oczywiście Jagiellonii nie wyprzedzimy, no bo zespół Piotra Stokowca tutaj z wyższego miejsca awansował do grupy mistrzowskiej, no i to jest tutaj, jeszcze raz o tym wspomnę, decydujące. Wciąż oczywiście najlepszym strzelcem jest Paweł Brożek, 15 trafień, to się tutaj nic absolutnie nie zmienia, ale to już zresztą pokazywałem bodajże pod koniec poprzedniego odcinka. Skupmy się zatem na przedłużeniu tutaj kontraktu z zespołem Wisły Kraków. Spójrzmy tutaj, rozmowa o klubowej strategii, zaakceptuj obecną strategię, no porozmawiamy sobie o może tej nowej strategii. Tutaj, no tak jak już widzieliście, budżet transferowy tutaj na poziomie 36 tysięcy. No to nie jest dużo, to jest, powiem wam szczerze, śmiech na sali. 165 tysięcy budżetu płacowego rywali proponuje nam zespół Wisły Kraków. No to również nie jest jakiś wielki budżet, no bo do tej pory mamy 162 tysiące, no i musimy naprawdę bardzo uważać, aby tego budżetu nie przekroczyć. Wróćmy zatem sobie do
rozmowę z Jackiem Bednarzem. Chciałbym porozmawiać o budżecie płac, oczywiście. 160 tysięcy, co pan o tym sądzi? Obecny fundusz jest zbyt niski. O niewielkie zwiększenie budżetu, aby mógł lepszych zawodników, tak jest. Czy chciałby pan poruszyć jakąś inną kwestię o budżecie transferowym, o moich obowiązkach, o zmianie jednego z elementów strategii, przedstawić prośbę do zarządu, o właśnie, jeszcze może prośbę do zarządu sobie złożymy. Co leży panu na sercu? Chciałbym oczywiście rozbudować bazę treningową. Do pewności nam wystarczają, dlatego woleliśmy uniknąć umieszczania tego punktu w strategii klubu. Dobra, przyjmuję do wiadomości. Doszedłem do wniosku, że nie jestem już zainteresowany rozmową na temat nowego kontraktu. Doszedłem do wniosku, że jestem zainteresowany rozmową na temat nowego kontraktu na obecnych warunkach. Nie mam zaproponowania żadnych innych zmian w klubowej strategii. Okej. Jeżeli przystanie pan na podpisanie nowego kontraktu, jesteśmy gotowi wprowadzić w życie proponowane zmiany. Negocjacje mogą się rozpocząć w każdej chwili. Na tym kończymy spotkanie. Okej, zatem kończymy sobie spotkanie z zarządem. Spójrzmy. O proszę, 180 tysięcy na tydzień. No, to już jest jak najbardziej do przyjęcia. Zatem przejrzyjmy sobie tą ofertę, co tutaj proponuje nam klub. Nasz aktualny kontrakt to jest 4700 zł tygodniowo. Teraz klub proponuje nam 5500. No dajmy sobie 6000, redukcja zarobków po spadku. No to sobie obniżymy, a raczej zlikwidujemy. Dobrze, zatem poprosimy tutaj 5500. Dobrze, wiecie co? Zredukujemy sobie zarobki. Natomiast no tutaj dalej pozostaniemy przy tej opcji. No to może chociaż 5,75. O, tutaj prezes Jacek Bednarz jest naprawdę twardym negocjatorem, no ale ja będę tutaj uparty. Jesteśmy o krok od porozumienia, mam nadzieję, że nie uda nam się zakończyć te rozmowy. No dobra, niech będzie tutaj i tak to są tylko takie wirtualne pieniądze. No zatem, moi drodzy, przedłużamy sobie umowę z Wisłą Kraków. Tutaj oczywiście prezes Bednarz jest zachwycony tym, że przyjęliśmy jego propozycję. No i tutaj wyświetla się oczywiście informacja, że przedłużamy swój kontrakt do 30 czerwca 2016 roku. O, nawet tutaj Łukasz Burliga wyraził zadowolenie z tego faktu, że zostajemy w klubie jeszcze na 2 lata. Dobrze, zatem kontynuujmy sobie. Jovanović znawia treningi z pełnym obciążeniem. No w końcu ten defensor wraca do naszego zespołu. No niestety ostatnio dosyć długo leczył kontuzję. Spójrzmy tutaj, 2 miesiące tutaj leczył ten uraz Marko Jovanović. No brakowało go w defensywie naszego zespołu. To nie ulega wątpliwości. Tutaj nasz asystent sugeruje, że słusznie skupiliśmy się na defensywnych stałych fragmentach gry. Ok, zatem kontynuujemy. Pozostał nam jeden dzień do spotkania z Lechem Poznań. No w tym sezonie z Lechem nie wiedzie nam się najlepiej. Przegrywamy do tej pory spotkania z tym zespołem. Zobaczymy, jak będzie tym razem. To oczywiście rzecz jasna trzecie spotkanie obu zespołów. W poprzednich obydwu spotkaniach nie zdobyliśmy nawet bramki. Przypominam, że przegraliśmy w Poznaniu 0-1, a u siebie aż 0-2. Zatem no tutaj jest dobra szansa na to, aby zrewanżować się tutaj w tej końcówce sezonu zespołowi Lecha, no i pozbawić podopiecznych Mariusza Rumaka mistrzostwa Polski, bo tutaj w przypadku porażki Lecha i zwycięstwa Legii, no tutaj tytuł mistrzowski będzie rozstrzygnięty. No ale przed nami najpierw konferencja prasowa. Spójrzmy tutaj, Mariusz Rumak twierdzi, że Arkadiusz Głowacki to najsłabsze ogniwo naszego zespołu. Uważam, że jest to nieuczciwe. Czy się pan, że rozpracował pański zespół i Lech może okazać się twardym orzechem do zgryzienia? Nie jestem pewien, że jego wypowiedź jest cokolwiek warta. Wypowiadam się o panów w samych superlatywach. To miła rzecz, zwłaszcza gdy wygłasza je wielki rywal. Zobaczymy, czy po naszym zwycięstwie będzie równie skory do pochwał. Ok, Simi Silic ma zauważalne problemy kondycyjne. Nie zamierzamy rozmawiać o kryteriach na mecz. My oczywiście nie będziemy wskazywać najsłabszego ogniwa w zespole Lecha. Enriquez, uważam, że bez niego byliby o wiele gorszym zespołem. Ok, zatem rozmowa z mediami już za nami. Konferencja prasowa zakończona, tak więc no już jesteśmy w 21 maja 2014 roku. No i właśnie jest to dzień meczu z Lechem Poznań. Oczywiście te ostatnie kolejki toczone równocześnie, zatem Jagiellonia podejmuje Zagłębie Lubin. To spotkanie nas najbardziej interesuje, bo tutaj w przypadku porażki
Zagłębia w meczu z Jagiellonią, no to już zapewniamy sobie, cokolwiek by się nie działo, to czwarte miejsce, ponieważ mamy, przypominam, 3 punkty przewagi nad zespołem z Lubina. No i także ruch Chorzów podejmuje Legię Warszawa, to też będzie naprawdę ciekawy mecz. No Legia tutaj dołoży wszelkich starań, aby po to mistrzostwo sięgnąć. Śląsk Wrocław, a więc nasz kolejny rywal, zmierzy się z Koroną Kielc, najsłabszą drużyną, zdecydowanie najsłabszą w tym sezonie w grupie mistrzowskiej. Natomiast mecze grupy spadkowej to Lechia Gdańsk, Podbeskidzie, Piasty, Pogoń Szczecin, Widzew Łódź, Górnik, a także Zawisza Bydgoszcz kontra Krakowia. Jeszcze spójrzmy sobie na newsy, czy tutaj nie ma jakiegoś ciekawego newsa właśnie. No Nalepa po ciężkiej pracy na treningach unika gry słabszą nogą. O, całkiem fajnie. No myślę, że Michał Nalepa to będzie ciekawy zawodnik w przyszłym sezonie. On tutaj no jest naprawdę tutaj bardzo zawodnikiem z bardzo dużym potencjałem. 4,5 gwiazdki ma Michał Nalepa. No myślę, że to będzie dobry ruch zatrzymać go w klubie na dłużej. Dobrze, zatem przechodzimy sobie, moi drodzy, do spotkania z Lechem Poznań. Dzisiaj zespół Lecha bez swojego najlepszego strzelca, czyli oczywiście mowa tutaj o Łukaszu Teodorczyku. No my oczywiście zagramy tutaj bez Alana Urygi, tak jak już wspominałem, Alan Uryga nabawił się kontuzji. No wrócili już Marko Jovanović, także Arkadiusz Głowacki, jednak no nie są oni jeszcze w pełni formy, zwłaszcza Marko Jovanović tutaj, no być może on zagra w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, natomiast w tym spotkaniu nie ma mowy. Słaba kondycja również w wykonaniu innych naszych zawodników. Tak więc robimy może tak. Paweł Brożek w miejsce Kapetanosa. No tutaj Paweł Brożek, no myślę, że pokaże nam coś ciekawego, bo on wciąż jest liderem klasyfikacji strzelców, no i na pewno nie będzie chciał tutaj dać się dogonić innym zawodnikom. Na przykład, no spójrzmy tutaj, 12 bramek ma Kosecki, 12 Robak, 12 także Paweł Abbott, a więc wszystko jest jeszcze do odrobienia dla tych zawodników, jeżeli chodzi o bramki w tym sezonie. Dajmy sobie może Łukasza Burliga w miejsce Georgiewskiego. No i zastanawiam się nad Arkiem Głowackim, czy wpuścić go na spotkanie z Lechem Poznań w miejsce Michała Nalepy. No wiecie, może tak zrobimy, no to już i tak jest końcówka sezonu, także Michał Nalepa powędruje na ławkę rezerwowych kosztem Ostoi Stiepanowicza. No i tutaj jeszcze potrzebujemy walczącego o piłkę pomocnika, no a więc tutaj no Dariusz Dudka może niech będzie, a zatem Ostoja Stiepanowicz jednak siłą rzeczy wyląduje na ławce rezerwowych. Dobrze, moi drodzy, zatem skład chyba mamy już wybrany. Jeszcze może zdejmiemy bardzo słabego ostatnio Sinana Gimisa, no i wprowadzimy utalentowanego dosyć Michała Szewczyka na lewe skrzydło. Zatem no takim składem chyba sobie wyjdziemy. A więc Miśkiewicz w bramce, dalej Burliga, Czekaj, Głowacki, Ronald Gerje, Michał Chrapek, Dariusz Dudka, Rafał Boguski, Semir Stilicz, Michał Szewczyk i Paweł Brożek. Nie wiem, czy dobrze tutaj dojrzałem, ale chyba widzę 9 Polaków w naszej kadrze. Spójrzmy, no Semir Stilicz nie jest Polakiem, Donald Gerje nie jest Polakiem, cała reszta to piłkarze z naszego kraju, tak więc no tutaj tak jak na prawdziwego patriotę przystało, ustaliliśmy sobie skład na mecz z Lechem Poznań. No ale tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o moją taką dłuższą perspektywę, jeżeli chodzi o kompletowanie składu, no to nie mam jakiegoś tutaj nacisku na właśnie stawianie na Polaków. No po prostu będę się starał, aby zawodnicy, którzy będą przeze mnie sprowadzani, grali dobrze, a czy będą oni reprezentowali Polskę, czy nie, no to już jest kwestia drugorzędna. No spójrzmy, ilu obcokrajowców grają w Lechu i w Legii, no i widać właśnie po pozycji w tabeli, że czasem naprawdę opłaca się sprowadzać tutaj, zwłaszcza w Football Managerze, obcokrajowców, ponieważ Polacy są dosyć drodzy, no i nie do końca wszyscy spełniają nasze oczekiwania. Dobrze, zatem przechodzimy już do instrukcji dotyczących rywali. Mateusz Możdżeń, agresywnie słabsza noga, tutaj Ubiparib jeszcze ścisłe krycie, Gergo Lewręczycz, tutaj słabsza noga, agresywny odbiór, Łukasz Trałka, agresywny odbiór, słabsza noga, Mateusz Możdżeń to samo. No i chyba tyle, zatem przechodzimy sobie już do tego spotkania. Motywujemy oczywiście rządzą rewanżu, jak zwykle. Tutaj nic absolutnie się nie zmienia. No moi piłkarze naprawdę bardzo zmotywowani. Mam nadzieję, że to przełoży się na dobrą grę w dzisiejszym meczu. Gramy kontrolą, rzecz jasna. No i rozpoczynamy pojedynek na stadionie Reymonta, gdzie nie tak dawno przecież przegraliśmy z Lechem Poznań po dość słabym meczu 0-2.
Kasper Hamalainen, tutaj piłka do Ubi Paripa, na szczęście Michał Miśkiewicz zdecydowanie szybciej wystartował do tej piłki, teraz daleki wykop, jest tutaj Paweł Brożek, Kasper Hamalainen, dobrze przejęta piłka przez Głowackiego, tutaj ładna próba przerzucenia przez Burligę, niestety nie dokładna. Michał Czekaj tutaj opanował futbolówkę. Dalekie wybicie, jest tutaj Szewczyk, przegrał niestety walkę o górną piłkę. Hamalainen, Gergo Lewręcicz. Lewręcicz, uwaga, może nie jest niebezpiecznie, Hamalainen, ależ teraz było groźnie, no ale piłka trafiła chyba w słupek, o ile tam dobrze dojrzałem, no i nie wpadła na szczęście do naszej bramki. No tutaj jest, uwaga, szybka kontra, rusza Rafał Boguski, jeszcze tutaj próbował dośrodkować piłkę, no ale to dośrodkowanie zostało zablokowane przez obrońców gości. No i uwaga, Semir Stilic, jest Brożek, jest bramka, 1-0, Paweł Brożek. 17 trafienie w tym sezonie, 16, jeżeli chodzi o T-Mobile Ekstraklasy, bardzo ładny strzał Pawła Brożka, który daje nam w tym momencie prowadzenie 1-0. No a więc bardzo szybko tutaj, mówiąc tak po piłkarsku, napoczynamy Lecha Poznań, świetnie teraz Głowacki, kapitalnie, piłka do Boguskiego, ten natychmiast do Brożka, na szczęście dla Lecha szybko wraca Sisej. Jest Hamalainen, Łukasz Trałka, Łukasz Trałka, uwaga, Gergo Lewręcicz, znakomita interwencja teraz Miśkiewicza. No dobrze, teraz po raz kolejny tutaj zachował się nasz bramkarz, który, no muszę powiedzieć, bardzo dużo wygrywa tych pojedynków 1-1, to naprawdę bardzo dobrze świadczy. No spójrzmy tutaj, Ruch Chorzów prowadzi z Legiem już 2-0, z Jagiellonia prowadzi Zagłębiem 1-0, no my również prowadzimy z Lechem Poznań, Zagłębie wyrównuje z tarcie tutaj z zespołem Jagiellonii, tak więc jest 1-1. No tutaj informacja, że Boguski gra troszeczkę słabo, znów Jagiellonia obejmuje prowadzenie. O proszę, tutaj Ruch Chorzów już miażdży Legię 3-0. No a więc tutaj bardzo ciekawe wieści z innych stadionów do nas docierają. No a my prowadzimy do tej pory z Lechem 1-0. Za nami pierwsze 45 minut. Teraz nie wolno wam się zdekoncentrować oczywiście. No tylko jeden piłkarz zestresowany, konkretnie Michał Chrapek. No, może jeszcze nie będę ściągał z boiska tutaj Rafała Boguskiego. Mam nadzieję, że tutaj Boguś jeszcze coś pokaże, bo naprawdę stać na to tego zawodnika. No zatem tutaj bez zmian w składzie rozpoczynamy sobie drugą połowę. Bez zmian chyba także w zespole Lecha. Uwaga, mamy szansę. Semir Stilic, dośrodkowanie w pole karne. No i Gergo Lewręcicz fauluje któregoś z naszych piłkarzy w polu karnym. No i mamy rzut karny, moi drodzy. Zatem szansa na strzelanie drugiego gola. No i Semir Stilic, jest 2-0. Bardzo pewnie wykonany tutaj rzut karny przez byłego właśnie piłkarza Lecha. No i dla Bośniaka to 7 gol w tym sezonie. 2-0 już prowadzimy z Lechem Poznań, a więc bardzo ładnie tutaj jeszcze Barry Douglas uznaje kontuzji. No i uwaga, kolejna nasza szansa, Semir Stilic, dośrodkowanie, jest Brożek, jest Dariusz Dudka, jeszcze Szewczyk, nie ma spalonego, Michał Szewczyk, kolejny rzut karny, faul Kaby Siseja w polu karnym. No i tutaj wywalczony rzut karny przez Michała Szewczyka. No i do piłki podejdzie po raz kolejny Semir Stilic, bardzo pewnie po raz kolejny 3-0, bardzo, bardzo ładnie. No musimy przyklasnąć tutaj naszym piłkarzom, bardzo, bardzo dobrze tutaj grają, aż nadspodziewanie dobrze w meczu z Lechem Poznań. No tak więc, moi drodzy, jest już 3-0, no i bardzo, bardzo ładne tutaj zakończenie tego sezonu. Uwaga, Klasen, no i tutaj pozostawiony bez opieki Wojo Ubi Parip, 3-1, strzela nam bramkę Lech Poznań. No tutaj, mimo że jak widzieliście, ćwiczyliśmy defensywne stałe fragmenty, no to daliśmy sobie właśnie po takiej akcji strzelić gola. Mamy 70. minutę, no i tutaj spójrzmy, 7-4 Michał Szewczyk, 8-8 Semir Stilic, no troszkę sobie Rafał Boguski, a więc on może opuści boisko. W jego miejsce pojawi się Emanuel Sarki, no bardzo słabo niestety także Dariusz Dudka. No szczerze powiem, na przestrzeni tego sezonu dużo więcej spodziewałem się po tym piłkarzu, no niestety nie spełniał, muszę powiedzieć, moich oczekiwań tak na 100%. No zdarzają mu się może dobre mecze, ale no niestety zbyt rzadko. Tak więc może Dariusza Dudkę sobie z boiska zdejmiemy, w jego miejsce wprowadzimy Macedończyka Ostoję Stiepanowicza. No i może zmienimy to ustawienie na to, które stosowałem już w tym sezonie dosyć często, a więc takie z ryglem defensywy, jednym cofniętym defensywnym pomocnikiem. No i jeszcze tutaj umotywujmy w odpowiedni sposób naszych zawodników.
Dobrze, zatem przechodzimy sobie z powrotem do spotkania. Mamy, moi drodzy, 73. minutę. Kolejna akcja w tym spotkaniu. Spójrzmy tutaj, Gergo Lewręcicz, jest Michał Szewczyk. Zagrywa w kierunku Broszka, niestety niedokładnie. Kaba Sisej, jest okazja dla zespołu Lecha, no ale tutaj bardzo dobrze nasza defensywa się zachowuje w tym meczu. Michał Miśkiewicz, Hamelainen, Ubiparib, niestety przejął piłkę zespół Lecha, Ubiparib, ależ teraz źle zastawiona pułapka offside'owa, no fatalnie, gdzieś tam podanie między dwóch naszych środkowych obrońców, znalazł się Gergo Lewręcicz, no i mamy już tylko 3-2, moi drodzy, zatem no 5 minut do końca, no i z 3-0 zrobiło się 3-2. Zdejmiemy zatem z boiska Pawła Broszka, w jego miejsce wprowadzimy będącego ostatnio w bardzo dobrej formie Pantelisa Kapetanosa. Może nie będziemy się cofać do defensywy, a po prostu zostaniemy sobie tutaj na tym kontrataku przez ostatnie 5 minut. No mam nadzieję, że tutaj nie będę musiał kląć pod koniec meczu, że tutaj Lech bramki nam nie strzeli. Jeszcze okazja, jeszcze Kapetanus, jeszcze jesteśmy przy piłce, oby jak najdłużej ją utrzymać, to już jest koniec, moi drodzy, zatem wygrywamy z Lechem Poznań, wygrywamy 3-2, no troszkę sytuacja podobna do tego, jaką mieliśmy w meczu z Legią, tyle że tam Legia prowadziła 3-0, potem dała sobie strzelić 3 gole, podobnie było z nami dzisiaj. No spójrzmy tutaj, jak znakomicie spisał się Arkadiusz Głowacki, 7,5, no ostatnio bardzo dobre wyniki notuje naprawdę Arkadiusz Głowacki, no i coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy po prostu tutaj nie przedłużyć kontraktu z moim środkowym obrońcą. No spójrzmy, my oddaliśmy na bramkę rywala 8 strzałów, 4 celne, strzeliliśmy 3 gole, Lech oddał 5 celnych strzałów, w sumie 8, no i strzelił 2 bramki, tak więc no strzałów troszkę mało w tym spotkaniu, no ale wynik jest jak najbardziej korzystny dla nas, wygrywamy, moi drodzy, z Lechem 3-2, szkoda, że tak nie graliśmy we wcześniejszych fazach sezonu, tutaj w innych spotkaniach Jagiellonia pokonała Zagłębie Lubin 2-1, no i oczywiście w tym momencie już definitywnie przesądziliśmy losy tego czwartego miejsca na swoją korzyść, zatem no tutaj do końca będzie jeszcze pasjonująca walka o mistrzostwo w tej ostatniej kolejce. No my już mamy oczywiście pewne w tym momencie czwarte miejsce, natomiast no zespół Zagłębia Lubin spada z piątej na szóstą pozycję. Śląsk przegrał u siebie z Koroną, no i tutaj tyle samo punktów mają te dwa zespoły, no a prowadzi Legia, ale ma tyle samo punktów co Jagiellonia. No byłaby to spora niespodzianka, gdyby tutaj ani Lech, ani Legia, a właśnie zespół Piotra Stakowca, czyli Jagiellonia, sięgnęła po tytuł mistrza Polski. No to byłoby naprawdę, naprawdę, myślę, mówię to z pełną odpowiedzialnością, zasłużony tytuł dla zespołu z Białego Stoku. Dobrze, moi drodzy, zatem kończymy sobie tę pierwszą część dzisiejszego odcinka, no bo przed nami spójrzmy do kolejnego meczu z zespołem Śląska Wrocław. No sporo dni, tak więc może nie będziemy sobie też tego przewijać bez sensu, chyba że pojawi się jakaś ciekawa tutaj sytuacja gdzieś w newsach czy coś takiego, wówczas ewentualnie wam to pokażę, a tak to my po prostu widzimy się za chwilę, a więc do zobaczenia za momencik. Witam zatem, moi drodzy, po krótkiej przerwie. Jesteśmy przed meczem ze Śląskiem Wrocław, a więc ostatnim spotkaniem w tym sezonie T-Mobile Ekstraklasy 1 czerwca 2014 roku. No my już dzisiaj gramy o przysłowiową pietruszkę, ponieważ zarówno my jesteśmy pewni czwartego miejsca, jak i Śląsk tutaj już nic w tym sezonie nie ugra, ponieważ może być albo na miejscu siódmym, albo ewentualnie na miejscu ósmym, co i tak przecież nic nie zmienia. No ale absolutnie tutaj, jak widzicie, no inne zespoły mają o co walczyć. Na razie tutaj liderem jest Legia Warszawa. No jeżeli Legia pokona na wyjeździe Zagłębie Lubin, no to podopieczni Henninga Berga będą cieszyć się z Mistrzostwa Polski. No i jeszcze takie również bardzo gorące, ciekawe starcie, bezpośredni pojedynek drugiego i trzeciego zespołu w tabeli, czyli Jagiellonia Białystok podejmuje Lech Poznań, no i w jeszcze jednym meczu Ruch Chorzów podejmuje Koronę Kielce. Zatem przejdźmy sobie już, moi drodzy, zatem do tego ostatniego już spotkania w tym sezonie. No dzisiaj wielkie pożegnania dwóch piłkarzy, którzy po tym sezonie
opuszczą nasz zespół, a więc Arkadiusz Głowacki, Paweł Brożek. No dlaczego o nich wspominam? Do tej pory to naprawdę bardzo, bardzo znani zawodnicy w Wiśle, no to wielkie legendy tego klubu, no tak więc dzisiaj damy im oczywiście zagrać z racji tego w pierwszej jedenastce, ale troszkę tutaj namieszamy w porównaniu z meczu z Lechem Poznań, a więc Georgijewski w miejsce Burligi powędruje na prawą obronę, z lewej strony zagra Piotr Brożek w miejsce Geriera. Piotr Brożek to piłkarz, który również zespół z Krakowa po tym sezonie opuści. Michał Chrapek z Dariuszem Dudką w środku. No tutaj czy będziemy jakichś zmian dokonywać? Chyba nie. No jest już zdrowy Jovanovic, a więc on może powędruje w miejsce Czekaja na środek obrony. Boguski może zastąpiony zostanie przez Sarkiego, z lewej strony Szewczyk, w środku Silić, w ataku Paweł Brożek. Gramy, moi drodzy, oczywiście kontrolą. Jeszcze tutaj damy sobie Czekaja na... Albo może nie, może już Czekaj zakończy swoje występy w tym sezonie T-Mobile Ekstraklasy. Zatem takim składem rozpoczniemy sobie spotkanie ze Śląskiem Wrocław. No ale zanim je rozpoczniemy, no to jeszcze kilka ważnych informacji, moi drodzy. Otóż udało mi się pozyskać kolejnych piłkarzy z wolnego transferu. Piłkarzy, którzy od przyszłego sezonu będą reprezentować barwy Wisły Kraków. Spójrzmy, to jest Michał Koj, a więc środkowy obrońca Pogoni Szczecin. Naprawdę całkiem fajne atrybuty ma Michał Koj. No i cztery gwiazdki raportu potencjału. No tak więc tutaj naprawdę myślę, że z tego piłkarza jeszcze coś tutaj będzie. Spójrzmy, jak te jego atrybuty tutaj wyglądają. Niezła siła, dobra równowaga, także wyskok, wytrzymałość, to wszystko myślę jeszcze wzrośnie. No niestety spora tutaj agresja, no ale za to także również spora waleczność, niezła tutaj także pracowitość, krycie odbioru na razie po 12, gra głową 13, długie wyrzuty 14, no podpisaliśmy tylko roczny kontrakt z tym zawodnikiem, no będzie na razie rezerwowym, ewentualnie zmiennikiem tych moich podstawowych piłkarzy, no ale kto wie, czy w przypadku, jeżeli tutaj będzie dobrze się spisywał w zespole, czy to w meczach sparingowych, czy na początku sezonu, no to nie zagrzeje sobie na przykład miejsca w wyjściowym składzie Wisły. Zobaczymy, tutaj 6,42, no niezbyt dobre tutaj jego oceny. No ogólnie muszę wam powiedzieć, że tutaj zmagania w grupie spadkowej już się zakończyły, no i Michał Koj spadł tutaj z Pogonią Szczecin z Ekstraklasy, spadł oczywiście także Widzew Łódź. No Widzew był tutaj taki pewnym spadkowiczem, no ale jeżeli tutaj chodzi o Pogoń, to troszkę powiem wam szczerze, się zdziwiłem, no bo nie spodziewałem się, że zespół z Pomorza tutaj spadnie z Ekstraklasy. Uratowała się Krakowia, uratował się także Piast, uratowało się także Podbeskidzie, którego tutaj no dosyć długo tutaj wskazywałem jako drugiego ze spadkowiczów. Także tutaj Zawisza zajęła trzecie miejsce, Lechia drugie, no a to Górnik Zabrze wygrał tutaj grupę spadkową. W grupie mistrzowskiej tutaj sytuację wam omawiałem. Mamy jeszcze ostatnią kolejkę, która za chwilkę się rozpocznie. No i tutaj widzicie trzy drużyny walczące o Mistrzostwo Polski, a więc Legia Jagiellonia i Lech Poznań. Dobrze, zatem moi drodzy, już taki skład sobie wybraliśmy. No i rozpoczynamy ostatnią kolejkę zmagań w T-Mobile Ekstraklasie. Tutaj skład zespołu Śląska Wrocław w bramce Gikiewicz, dalej od prawej strony Pawelec, Kokoszka, Paweł Strąg, Dudu Parajba, w drugiej linii Przemysław Kazimierczak, Tomasz Hołota, z prawej Tomasz Nowak, w środku Sebastian Mila, z lewej Robert Pich, no i w ataku wysunięty kapitan zespołu Śląska Wrocław Marko Pajszao, na ławce rezerwowych Kelmen, Ziajka, Grodzicki, także Stefanowicz, Przybylski, Socha i Wrotny. No Tadeusza Sochę dobrze pamiętamy, no bo przypominam, że w pierwszym meczu naszych zespołów, w poprzednim meczu, no przepraszam, w pierwszym meczu to my wygraliśmy 3-0, no ale w poprzednim meczu naszych zespołów, no to Tadeusz Socha strzelił nam, jak zapewne z wielu z was dobrze pamięta, dwie bramki. No tak więc tutaj motywacja przed tym meczem będzie jasna, no ale najpierw oczywiście instrukcje dotyczące rywali. Robert Pich, tutaj słabsza noga, agresywny odbiór, ścisłe krycie. Sebastian Mila, agresywny odbiór, słabsza noga. Marko Pańszao, ścisłe krycie, agresywny odbiór, słabsza noga. Tomasz Hołota, agresywny odbiór, słabsza noga, jak zwykle. Tomasz Nowak, agresywny odbiór, także słabsza noga i pressing.
Przemysław Kazimierczak również pressing, agresywny odbiór i słabsza noga. Tam przed momentem mogliście zobaczyć w tabeli, że na razie trzy zespoły grają w europejskich pucharach, no ale chyba ta tabela jeszcze tutaj nie jest do końca, nie uwzględnia po prostu tego, że my również w tych europejskich pucharach zagramy, przynajmniej tak sobie to wyliczyłem, no nie biorę pod uwagę innej możliwości, skoro dobrze tutaj odczytałem te zasady, które tutaj są, które tutaj kierują T-Mobile Ekstraklasą, no to właśnie, no śmiem twierdzić, że właśnie zagramy jako czwarta drużyna tego sezonu w europejskich rozgrywkach. No i moi drodzy, moi zawodnicy bardzo dobrze zmotywowani, zatem zaczynamy już ostatnie spotkanie w tym sezonie i to jeszcze na dodatek przed własną publicznością. No i mamy 10 minutę, pierwsza akcja, Georgijewski, Sarki, jeszcze Macedończyk, jeszcze Emanuel Sarki, dośrodkowanie, jest Michał Szewczyk, jeszcze nie koniec, jeszcze Sarki, wyłożenie Szewczyk, ależ teraz mocne uderzenie lewą nogą Michała Szewczyka, no ale piłka wylądowała na poprzeczce. No pierwsza naprawdę groźna akcja, pierwsza taka akcja, w której postraszyliśmy zespół Śląska. Uwaga, Dariusz Dudka, jest Szewczyk, ładnie pokazuje się tam z lewej strony, Broszek, ale Stylicz uderza, kapitalny gol Semira Stylicza, no brawo, brawo, piękne bramki w tym sezonie strzela Semir Stylicz, no ta również do tych pięknych bramek należy, no i prowadzimy 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Dariusz Dudka, Michał Chrapek, jest tutaj Georgijewski, niestety zbyt słabe podanie, ale jeszcze odzyskaliśmy, Emanuel Sarki, Georgijewski, Semir Stylicz, Stylicz, Michał Chrapek, ładne rozegranie, Paweł Brożek, 2-0, pięknie, Paweł Brożek to 18 gol w tym sezonie dla Wisły, Paweł Brożka 17 gol w lidze, no i tutaj jeszcze powiększa swoją przewagę nad rywalami w walce o koronę króla strzelców, Paweł Brożek, zatem no już chyba pewna jest ta korona króla strzelców dla Pawła Brożka. Jestem zadowolony z waszej gry. No szkoda, że nie graliśmy tak od początku, bynajmniej nie od początku rozpoczęcia się tutaj zmagań w grupie mistrzowskiej. No być może wówczas no do końca walczylibyśmy o mistrzostwo, kto wie. Tak to mistrzostwo już jakiś czas temu nam się z rąk wymknęło, no ale no gra w europejskich pucharach, czyli to absolutne minimum, które tutaj no chciałem bardzo spełnić się udało. Rozpoczynamy drugą połowę, rozpoczynają Semir Stylicz, Michał Chrapek, no i teraz przy piłce jest Emanuel Sarki, teraz jeszcze powalony na murawę przez Dudu Parajbę, no ale arbiter dzisiejszego spotkania nie gwizdnął, zatem gramy dalej. 60. minuta gry, jest Michał Miśkiewicz, dalekie zagranie w kierunku Pawła Broszka, jest Dudka, Semir Stylicz, ładne zagranie, Michał Szewczyk, no ale tutaj zbyt nonszalancko podszedł do tego strzału Michał Szewczyk, no i niestety piłka wylądowała w rękach Rafała Gikiewicza. Sebastian Mila, Tomasz Nowak do Pajszao, Pajszao, no tutaj, ale zdecydowanie zbyt dużo siły, a zbyt mało precyzji włożył w to uderzenie Portugalczyk, no i piłka poszybowała wysoko, wysoko nad poprzeczką bramki Michała Miśkiewicza. Jeszcze tutaj walka o piłkę, jest Sebastian Mila, jest niebezpiecznie, Marko Pajsza, uwaga, jeszcze Socha, no i kapitalna teraz interwencja, o proszę bardzo, Piotra Broszka tutaj, który ma na koncie żółtą kartkę, oj uwaga, teraz Tadeusz Socha próbował po raz kolejny zaskoczyć Michała Miśkiewicza, no ale na szczęście to się nie udało. Jeszcze tutaj kontuzjowany Michał Chrapek, no tutaj nie ma już co ryzykować zdrowia naszych piłkarzy w końcówce sezonu. Michał Chrapek oczywiście boisko opuści, w jego miejsce Fabian Burdeński. Zdejmiemy z boiska także Pawła Broszka, no i bez wątpienia teraz cały stadion wstał z miejsc, aby podziękować nie tylko za to spotkanie, no ale także za ten sezon Pawłowi Broszkowi. On nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Wisłą, no ale był dla niego tutaj sezon bardzo udany, ponieważ no moi drodzy, królem strzelców został Paweł Brożek. Uwaga, jeszcze dośrodkowanie, no co się tam stało? No miał problem zespół Śląska z wybiciem tej piłki sprzed własnej bramki, no ale jakoś to wszystko skończyło się dobrze dla zespołu gości. No tutaj jeszcze Dariusz Dudka
fauluje Przemysława Kazimierczaka, jeszcze wzywa go do siebie arbiter dzisiejszego spotkania, pan Dawid Piasecki, no ale nie kara naszego środkowego pomocnika żółtą kartką. Od rzutu wolnego rozpocznie zespół Śląska, tutaj dobra interwencja Burdeńskiego, jeszcze zamknął nas tutaj Śląsk w takim hokejowym zamku przed naszym polem karnym. Uwaga, teraz Socha, Pajszao, dobrze jednak Arkadiusz Głowacki i Michał Miśkiewicz. Michał Miśkiewicz do Piotra Broszka, tym razem bez błędu. No w ostatnim czasie jestem bardzo, bardzo zadowolony z formy właśnie Michała Miśkiewicza. No tych głupich błędów już nie popełnia, a broń naprawdę znakomicie. Uwaga, Stylicz do Kapetanosa, Kapetanos, jeszcze Sarki, jeszcze nie koniec, jeszcze Kapetanos. No ale tam wybita piłka przez graczy Śląska, jeszcze Burdeński, udało się utrzymać piłkę w boisku, no ale niestety przejął ją zespół Śląska Wrocław. No i jest kontra drużyny z Wrocławia. Tadeusz Socha, Mariusz Pawelec, ale gubią piłkę gospodarze. No i moi drodzy, ostatnia zmiana w tym spotkaniu, no któż by inny jak nie Arkadiusz Głowacki, któremu tutaj również bardzo serdecznie dziękujemy za ten sezon, gdzie grał naprawdę tutaj, myślę, dużo, dużo powyżej oczekiwań. No myślałem, że piłkarz w jego wieku już nie będzie się tutaj spisywał tak dobrze, no a tymczasem no w wielu spotkaniach pokazał naprawdę bardzo wysoką formę Arkadiusz Głowacki. No myślę, że tutaj po odejściu z Wisły jeszcze znajdzie jakiś ciekawy klub na zakończenie swojej przygody z futbolem. Jeszcze Kapetanos, ostatni gwizdek. No a więc moi drodzy, udało nam się to, co nie udało nam się dosyć dawno, ponieważ no zawsze kiedy nagrywałem odcinki, no to już dawno nie udało mi się właśnie wygrać w dwóch spotkaniach z rzędu, no a dzisiaj to się udało. Solidne zwycięstwo, dobra robota, jesteśmy bardzo zadowoleni z końcówki tego sezonu. Tylko jeden celny strzał oddał Śląsk na naszą bramkę. Jagiellonia przegrała z Lechem Poznań 0-1. Ruch pokonał Koronę 3-1, my pokonaliśmy Śląsk, no a Legia pokonała na wyjeździe drużynę Zagłębia Lubin. No i to właśnie, moi drodzy, drużyna z Warszawy, a więc tak jak przewidywałem przed tym sezonem. No i co było raczej pewne, tutaj spora niespodzianka byłaby, gdyby Legia tego mistrzostwa nie zdobyła. No i tutaj podopieczni Henninga Berga, absolutnie najlepszą drużyną w tym sezonie w T-Mobile Ekstraklasie. No otrzymujemy 2,2 miliona złotych za zajęcie czwartego miejsca w rozgrywkach. Zagraliśmy dobry mecz, cieszę się, że mogę to powiedzieć, nie mamy prawa narzekać. Zagraliśmy dobry mecz, cieszę się, że do samego końca byliśmy skoncentrowani. No zatem moi drodzy, sezon już w tym sezonie się skończył. No i spójrzmy jeszcze, jak wygląda tabela na zakończenie tutaj rozgrywek z rozgrywek w T-Mobile Ekstraklasie w tym sezonie, a więc Legia mistrzem Polski, drugie miejsce dla Lecha, trzecie dla Jagiellonii. My tracimy do zespołu z Białegostoku 3 punkty, zajmujemy miejsce czwarte, piąty Ruch Chorzów, który ma również 3 punkty straty do nas, dalej Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, no i ostatnie miejsce tutaj w grupie mistrzowskiej zajmuje Korona Kielce. Tutaj już grupę spadkową pokazywałem, przypomnijmy jeszcze raz: Górnik, Lechia, Zawisza Bydgoszcz, Podbeskidzie, Piast Krakowia. No i ostatnie spadkowe dwa miejsca zajmują Pogoń Szczecin, a także drużyna Widzewa Łódź. Moi drodzy, ja przed tym spotkaniem rozpocząłem prezentację tych zawodników, którzy do mnie przyjdą. Przedstawiłem nam tylko jednego, Michała Koja, a przecież jest jeszcze tutaj dwóch innych zawodników, którzy również przeniosą się do mojej drużyny od 1 lipca. Zatem Michał Szromnik to jest utalentowany bramkarz z Arki Gdynia. Tutaj jego raport potencjału na poziomie 4,5 gwiazdki. No myślę, że będzie fajnym zmiennikiem dla Michała Miśkiewicza. No i co ciekawe, tutaj wyżej oceniony przez naszych skautów, przez naszego asystenta, niż właśnie Michał Miśkiewicz. No ale z Michała Miśkiewicza jestem naprawdę zadowolony w końcówce sezonu, jeżeli utrzyma taką formę w przyszłym sezonie, jaką właśnie miał tutaj w rozgrywkach w grupie mistrzowskiej, no to bez wątpienia to on będzie pierwszym bramkarzem. No a Michał Szromnik, jeszcze tutaj jego atrybuty póki co szału nie robią, kolokwialnie mówiąc, no ale bez wątpienia on jeszcze się na pewno rozwinie, ma dopiero 21 lat. No i jeszcze jeden zawodnik ciekawy, defensywny pomocnik Sheikh Bangre, 20-latek z Burkina Faso, tak jest, no tutaj po tych herbach federacji nie za bardzo rozpoznaję, no po flagach byłoby dużo lepiej. Reprezentant Burkina Faso, 20-latek, no również atrybuty bardzo obiecujące, raport na poziomie 4,5 gwiazdki. No i tutaj Kleber, nasz scout, sądzi, że
w przyszłości będzie Sheik Bangary wybitnym defensywnym pomocnikiem w Ekstraklasie. No zatem już ma tutaj ocenę na poziomie 3,5 gwiazdki. No gdybyśmy chcieli kupić tego zawodnika, no to musielibyśmy zapłacić od 3,1 do 4,6 miliona złotych. No a na taką kwotę, na taki wydatek absolutnie nas nie stać. No także myślę, że ten zawodnik to naprawdę bardzo, bardzo dobry interes. No jeszcze tutaj przewijam sobie dalej, bo naprawdę bardzo się zastanawiam nad tym, kto tutaj będzie, moi drodzy, kto będzie tutaj tutaj zajmie to czwarte miejsce. Spójrzmy tutaj jeszcze takie podsumowanie. Oczywiście piłkarz sezonu polskiej ekstraklasy Semir Silić, proszę bardzo, a więc znakomity sezon w wykonaniu Serba. 7,23 ocena, 9 goli w 29 występach. No naprawdę bardzo, bardzo dobry sezon Silića. Ja tutaj nieco szerzej o tych wszystkich statystykach powiem w odcinku następnym, w odcinku podsumowującym ten sezon T-Mobile Ekstraklasy, na który już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. A tutaj przejdźmy sobie jeszcze dalej. Bramka sezonu Ekstraklasy Sinan Gimis w meczu z Krakowem, o proszę bardzo, drugie miejsce. No tak jak mówiłem, to było naprawdę bardzo, bardzo ładne trafienie. Ja również, o ile nie zapomnę, Wam je pokażę. Menedżer sezonu, spójrzmy tutaj, kto został nominowany. No Henning Berg i Piotr Sokowiec, no ale oczywiście oni są faworytami. Nominowanych jest 10 kandydatów. No na kogo sobie tutaj zagłosujemy? Oczywiście nie możemy zagłosować, rzecz jasna, na siebie. No ja tutaj, szczerze powiem, nie zagłosowałem na Henninga Berga, a właśnie na Piotra Stokowca, który tutaj Noc jak Jelonią osiągnął dużo, dużo, dużo więcej niż się od niego oczekiwało. No naprawdę tak, szczerze mówiąc, no Jagiellonia miała być poza grupą mistrzowską, a zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce, zatem głosujemy na Piotra Stokowca. Spójrzmy tutaj, 11 sezonu Ekstraklasy. Paweł Brożek znalazł się w 11 sezonu. No troszkę dziwi mnie tutaj brak Semira Stylicza, no ale znaleźli się tutaj Radowicz i Morzeń. No zabrakło miejsca właśnie dla Semira Stylicza. No tutaj na przykład na lewej stronie Nikola Lekowicz, którego bardzo mi gorąco polecaliście w swoich komentarzach, na lewą stronę obrony. No 2,5 miliona złotych, no niestety jest zdecydowanie zbyt drogi, aczkolwiek no naprawdę atrybut jak na polską Ekstraklasę ma, zwłaszcza niektóre bardzo, bardzo dobre. Zatem no kto wie, może kiedyś Śląsk zdobywa nagrodę Fair Play. Tutaj oczywiście w związku z najmniejszą liczbą żółtych kartek. Król Strzelców oczywiście Paweł Brożek, drugie miejsce Paweł Abo, trzecie Marcin Robak. Spójrzmy, jak to się przedstawiało. No Paweł Brożek, moi drodzy, zatem po 5 latach przerwy znowu wraca na tron, jeżeli chodzi o Króla Strzelców polskiej Ekstraklasy. No zatem naprawdę bardzo, bardzo dobry sezon w wykonaniu gracza, który po tym sezonie nasz zespół opuszcza. Tutaj spójrzmy, posezonowy przegląd opinii, tutaj atmosfera w zespole. Jesteśmy usatysfakcjonowani Twoimi osiągnięciami, oj Boże, nie mogę się wysłowić, w tym sezonie. Postawa klubu w tych rozgrywkach była w pełni zadowalająca. Zawodnicy sprowadzeni przez Ciebie okazali się nie najgorszymi posunięciami transferowymi. Kibice są bardzo zadowoleni, że Pantelis Kapetanos dołączył w tym sezonie do zespołu. No naprawdę Pantelis Kapetanos, spójrzmy tutaj, 13 spotkań, 5 goli, no naprawdę całkiem nieźle spisał się w tym sezonie czterokrotny reprezentant Grecji. No i spójrzmy jeszcze tutaj, raport na zakończenie sezonu, raport skauta. No tutaj tak on mniej więcej wygląda. No tutaj wielu zawodników z Ukrainy, czy tam z Rosji poleca nam właśnie nasz scout. No to wszystko oczywiście tutaj będę ogarniał właśnie w tym specjalnym odcinku, który dla Was również przygotuję, który będzie dotyczył właśnie wyszukiwania przeze mnie piłkarzy. No i jeszcze roczne podsumowanie treningów, a więc spójrzmy sobie na to wszystko, co tutaj działo się. No i kto tutaj dobrze spisywał się na treningach, no a więc proszę, Michał Miśkiewicz, Alan Uryga, Michał Szewczyk, Sinan Gimis i Gerard Bieszczad. No to są ci piłkarze, którzy tutaj naprawdę bardzo, bardzo solidnie się na treningach spisywali. No jeżeli tutaj chodzi o niepokojącą postawę, no to martwił nas postawa Piotra Broszka, Emanuela Sarkiego, Arkadiusza Głowackiego, Pawła Broszka, a także Ostoi Stipanowicza. No tutaj taki troszkę paradoks, moi drodzy, bo no tutaj powodu zaniepokojenia ofensywa Paweł Brożek, a przecież Paweł Brożek został królem strzelców. No troszkę tego nie rozumiem, no ale to może był po prostu wrodzony spryt i doświadczenie Pawła Broszka,
a nie duże zaangażowanie na treningach, że został królem strzelców z 17 golami. No i jeszcze ustalimy sobie okres przygotowawczy. On będzie trwał, tak jest, 5 tygodni, no lepiej zawsze dobrze się przygotować do tego sezonu. No i jeszcze młody Tomasz Zając tutaj przedłużył kontrakt z naszym zespołem. Tomasz Zając, który tutaj ma raport 3,5 gwiazdki, na razie sobie go zostawimy w składzie. No moi drodzy, ostatnio wyczytałem taki artykuł, no chodziło w nim mniej więcej o to, że Wisła Kraków do lat 18, a więc zespół młodzieżowy, pokonał Krakowie 10-0 w rewanżu finału Ligi Polskiej Juniorów, tak więc naprawdę wielkie, wielkie brawa dla młodzieżowej Wisły. Mówię tutaj oczywiście rzecz jasna o świecie realnym, tak więc no tutaj naprawdę w tych młodych chłopakach drzemie olbrzymi, olbrzymi potencjał. No to taka anegdotka na koniec, bo oczywiście ten odcinek już się właśnie kończy. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Spójrzmy tutaj, czy będzie jeszcze pokazane rozstawienie. Tak jest, a więc moi drodzy, tutaj potwierdzenie. Zatem oczywiście gramy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Liga Europy nas czeka, tak więc już teraz bardzo serdecznie zapraszam na odcinek podsumowujący ten sezon T-Mobile Ekstraklasy. Do usłyszenia i do zobaczenia zatem w kolejnym odcinku właśnie, w tym, o którym teraz wspomniałem, a także w odcinkach z innych moich serii. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, kłaniam się nisko, trzymajcie się, cześć!